Dzień dobry, autoholicy. Dzisiaj Mazda, ale nie byle jaka. MPS, szósteczka, 2,3 litra, fabryczne 280 koni, tu jest więcej. Napęd na 4 koła. Dodatkowo fajne hamulce, bardzo fajne zawieszenie. Dla nieprawnego oka to jest zwykły sedan. Zresztą generalnie, powiedzmy, nie wyróżnia się to auto, no może troszeczkę. Ale w stosunku do zwykłej Mazdy, nawet nadwozie jest wzmocnione, z tyłu nie położymy kanapy, mamy kratownicę. A ten egzemplarz ma 450 koni i zapieprza! Te Mazdy były produkowane tylko przez 2 lata. Nietypowa konstrukcja, jak dla Mazdy. Czteronapędowe auto, nawet MPPS, trójeczka, był tylko przednionapędowy, mimo że miał ten sam silnik. Fabryczne 260 koni, 380 momentu, no było dość żwawe, jak na tamte czasy, mówimy o autach sprzed 10 lat. Dlaczego ten egzemplarz uważam za idealnego slipera? Bo praktycznie po nim nie widać. Nie widać tego, jaki potencjał drzemie w tych samochodach. Jest to troszeczkę niedoceniane w ogóle auto na rynku polskim. Myślę, że problemem jest sterownik, który nie wiedzieli, dlaczego Japońcy wykombinowali naprawdę strasznie pogmatwany. Problemy z boostem, i w ogóle ciężkie strojenie, mało kto to robi. Gratów za wiele też nie ma. Nie bójmy się powiedzieć, to jest samochód niszowy. Ten konkretny egzemplarz został fajnie dopieszczony. To się czuje. Naprawdę to się czuje. Zresztą chyba czas spotkać się z jego właścicielem. Niech on opowie, a ja się trochę jeszcze pobawię. Szatan. Oto jest to auto, a to jest jego właściciel. Piotr, cześć. Proszę mi powiedz, Piotrze, ile czasu zajęła Cię budowa? Bo to nie jest seryjny samochód, jak już wiem. Nie jest seryjny i bawię się nim od 3 lat ponad. I tak, że tak powiem, dosyć szybko zacząłem modyfikację. Czyli seryjne 260 koni, co ma, za mało było, tak?
Tak, i co więcej, to nie jest kwestia mocy, tylko charakterystyki, bo brakowało mi góry. Seryjna turbina K04, wiadomo, puchnie przy 5500 obrotów i dalej już nie było zabawy. Ja lubię Japończyki, bo się wysoko kręcą, ten się nie kręcił, więc trzeba było coś pogrzebać. Ja miał charakterystykę europejską, czyli tam w średnim zakresie robił robotę, a później to już wszystko zdychało. Taki typowy taki ekspres na autostrady, a ja chciałem czegoś bardziej do zabawy. Rozumiem. No, z wrażeń, co mogę powiedzieć, sprzęgło, nie? To już od razu się czuję, że jest takie inne. Co tam wsadziłeś, bo to nie jest jakieś tam, właśnie, pochwal się. Może warto zacząć od tego, że to jest auto robione pod daily. To nie jest rakieta na tor. To jest dużo za ciężkie, za bardzo rodzinne, za wygodne auto, więc trochę nie ma sensu. A żeby dało się tym jeździć po drodze, no to są wymagania trochę inne. Między innymi najdłużej właściwie walczyłem ze sprzęgłem, bo to był praktycznie od 2 lat praktycznie się cały czas coś kombinowałem. Spieki nie dawały rady, kończyły się w mieście, ciężko się na nich jeździło. Ale przede wszystkim nie opłacało mi się ich wymieniać co rok, więc poszukałem w końcu dwutarczowego, prawdziwego sprzęgła. Dobrze, to idziemy troszkę od tyłu. Wydech. Cały. Cały. W seryjny to jest, wiadomo, dwie jakieś tam parówkowe rurki, to nie ma o czym dyskutować. Ładnie to wygląda, bo taka była moda, ale sam wydech szału nie robił. Teraz jest 3-calowo downpipe'u ze sportowymi katalizatorami i z 2 puszkami z tyłu, żeby nie było za głośno. To nie jest auto do sportu, także są 2 normalne puszki, ale 3-cale, końcówki 2x227 robią robotę. Dźwięk jest spoko, na autostradzie nie męczy. Więc ale mówię. Też czuć, że tam jest troszkę więcej. Dokładnie. No to dobra, to teraz tak od tyłu idąc, mamy już opróżnienie, to teraz co zasila, czyli serduszko, bo tam jest chyba najwięcej pracy włożyłeś. No przede wszystkim silnik jest kuty. No to jest jak gdyby podstawa, żeby zrobić większą moc w tych autach. W serii one wytrzymują powiedzmy 320 koni na seryjnych bebechach. Tam trzeba powalczyć z dolotem, pompa paliwa wysokiego ciśnienia zawsze jest pierwsza do wymiany, bo to jest bezpośredni wtrysk. Jak się auto zakuje, to wtedy już można tylko grzebać z turbiną i, że tak powiem, atakować, co kto lubi. No tak, ale kończy się układ paliwowy. Tak jak w moim przypadku, to jest pierwsza rzecz, która się kończy. No seryjne bezpośrednie wtryski do 450 koni, jak widać, dają radę. Więcej nie bardzo. Cały świat ratuje się jeżdżąc na różnego rodzaju alkoholach. U nas jest ciężko z dostępnością, także zobaczymy co dalej. Na razie na samym paliwie walczymy. Rozumiem, czyli, bo jeżeli byś chciał atakować powiedzmy plan 500+, no to już musisz zasilić to na zewnętrznej listwie wtryskowej, tak? Bo fabryka, no nie ma zestawów fabrycznych mocniejszych. Nie ma w ogóle, to jest dziadek z bezpośrednim wtryskiem, to jest jakiś prototyp w ogóle z 2006 roku, jakby nie patrzeć. Nie ma żadnych zamienników, nie ma żadnych lepszych wtrysków, nie ma, nie wiem, głowic czy czegokolwiek pasujących, ale można dosyć tanim sposobem dołożyć dodatkowe wtryskiwacze normalne, że tak powiem, pośrednie do kolektora dolotowego. Mam już nawet taki kolektor schowany i zbieram sobie powoli części do niego. Aha. Czyli klocki także, Lego są. Dokładnie, to jest zabawka, no, tutaj nie ma co się oszukiwać. Zawsze coś i następnym etapem właśnie jest więcej paliwa, więcej mocy. Taka drobna dygresja, jeśli chodzi o wtrysk bezpośredni paliwa, to i tak 200 koni prawie w stosunku do seryjnej mocy to jest bardzo dobry wynik i bardzo fajny zapas, tak, na seryjnych wtryskach. Dokładnie, to jest dosyć dziwny silnik. Widać, że to był prototyp jakichś inżynierów. Silnik silnikiem, ale żeby to zatrzymać, no musiałeś tak zrobić upgrade hamulców, bo podejrzewam, że seryjne 320 szybko wyleciały. Tak, seria to jest dużo za ciężkie auto, żeby na seryjnych hamulcach poważnego coś z nimi robić. Co ciekawe, widać, że Mazda planowała tam coś większego wsadzić i są takie ploteczki, bo miejsce jest i chodzą pogłoski jakieś tam Brembo, ale ewidentnie nie starczyło im pieniędzy, więc nie było. Cięcia budżetu. Dokładnie. No. To były ciężkie czasy dla sportowych aut. Wtedy nic nie wychodziło praktycznie mocnego sportowego. No więc były takie trochę badziewiackie hamulce, zwłaszcza jeżeli chodzi o zwiększoną moc, zwłaszcza o masę. Długo walczyłem, bo próbowałem z różnymi tarczami, z różnymi klockami, ale prawda jest taka, że jak wyjechałem raz na Tor Poznań, to zagotowałem wszystkie 4 tarcze i więcej się nie dało. Także na seryjnym rozmiarze po prostu się nie da takiej masy zatrzymać w jakiś rozsądny sposób. Trzeba było odłożyć trochę pieniążków na większe hamulce. To jest 8-tłoczkowy zestaw K-Sporta
z pływającymi tarczami, tylko że akurat są skonfigurowane na niepływające, bo nie chciałem, żeby mi za bardzo tam się telepały. 356 mm, 32 mm grubości i co ciekawe, cały zestaw jest praktycznie połowę lżejszy niż seria. No to nie dość, że zysk na hamulcach, to jeszcze zysk na masie. Tak, no i przede wszystkim to hamuje, to już wyraźnie da się zatrzymać. Okej, oprócz hamulców, zawieszenia, no bo jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, coś w zawieszeniu kombinowałeś, czy raczej to jest seria taka mazdowska? Jest, jedyne, z zawieszeniem miałem problem, bo mam bardzo stromy podjazd do pracy, więc nie mogę auto zglebić sobie i zrobić sobie jakiś tam stensów, srensów, więc zawias musi być seryjny, znaczy musi być sensowny, nie może być za twardy, bo jeżdżę tym głównie po mieście, po bułki jak widać, więc szukałem najwyższego możliwego zawiasu, jaki się da wstawić, z jakąkolwiek regulacją. No i padło na BC Racing, są wszystkie cztery kąty zrobione na BC Racingu, z trochę twardszymi sprężynami niż w serii, bo ciężkie auto jednak lubi się bujać. Więc to już na 700. Już się nie buja. No i regulacja twardości się trochę przydaje, żeby się trochę bardziej pobawić. I jest praktycznie wysokość seryjna, troszeczkę przód mi opadł, bo wyższych nikt nie zrobi. Ale wystarcza, dobrze się na tym jeździ. Okay. Nie jest za twardo, jest w miarę wygodnie, da się wyregulować, żeby było całkiem wygodnie. Więc myślę, że do daily super. Okej, ponieważ Piotr trochę robi w branży IT i tak dalej, zrobił sobie fajnego moda z kontrolą, że tak powiem, wszystkich pomiarów w środku. Otwierane. To jest twoja autorska robota, tak? Tak, chociaż nie ja wpadłem na pomysł. W serii jako opcja były nawigacje z taką fajną wyciągalną, otwieralną windą, która się otwiera, po prostu ekran się otwiera po połączeniu zasilania. I dawno temu ludzie na forach wpadli, że można tam wstawić tablet z Biedronki i też będzie działać. Świetny pomysł. Tak, i nawet powalczyć można z lepszymi trochę tabletami. Do tego można sobie podłączyć interfejs OBD na przykład, z Bluetoothem jakiś dobry, szybki. Jest pełno aplikacji androidowych i można sobie podłączyć zamiast wyświetlaczy, zamiast 14 budzików. To można bezpośrednio z komputera czytać najważniejsze informacje. Wszystkie temperatury są w turbo bardzo ważne. No oczywiście. Czujnik stukowy, spalania stukowego. Także to wszystko widać i bez praktycznej inwestycji, bo nie dość, że masz windę, która, w sensie windę od nawigacji, która nie jest przydatna, nie jest potrzebna, to tak przy okazji można jeszcze dużo więcej informacji wyciągnąć. I to bardzo schludnie wygląda, to praktycznie biorąc wygląda jak oryginalne wyposażenie dokładnie samochodu. No, bardzo fajna sprawa, naprawdę. Dokładnie, ja się właśnie starałem, żeby z auta, żeby z zewnątrz nie było widać i w środku, żeby nie było nic widać, żeby to było daily, żebyśmy się dało jechać z rodziną, żeby nikt się nie bał. Pobułki. Tak jest. Rejestracja niesamowita. Przyznacie sami. Ty narzeczona mi kupiła. Tak? No to pozdrawiamy narzeczoną. Świetna sprawa. Auto jest po bułki na tor, ale jednak bardziej daily, bardziej po bułki. No 450 koni, bo tyle ma schamowane, tak? Tak. 450 koni w aucie na co dzień, w czterech napędach, przypominamy, to jest Mazda tak, w czterech bucikach. I to jest ciekawostka, bo ten napęd jest bardzo niedoceniany. Ludzie sobie nie... Że mało kto o nim słyszał w ogóle. Okej, no nasza wizyta w Poznaniu powoli dobiega końca. Wielkie dzięki za możliwość przejechania się samochodem, no bo w końcu nie każdy daje swoją laleczkę pobawić się innemu facetowi. Polecam się. Ale tylko tą. Tylko tą. Dobra, trzymam się za słowo. Generalnie co? No, was drodzy widzowie zapraszam do oglądania, subskrybowania i nasz profil na Instagramie oraz Facebooku. No i co? Widzimy się w następnej serii. Będziemy szukać jakichś ciekawych samochodów, no bo 450 koni w małym, w sumie niepozornym sedanie. To parę osób się zdziwiło już nieraz. O tak. Zwłaszcza pewnie w Poznaniu, jak zagotowałeś cztery tarcze. Do zobaczyska, trzymajcie się, cześć. Hej.